Kurczę, nie przyjmuję sujki. Muszę zapłacić monetami. Nie mam monet chyba. No, zaraz zobaczę. Nie, mam na szczęście. Mam monety. Panie i panowie, mamy to. Cześć, z tej strony Azji, witajcie w kolejnym odcinku Wciśnij Start. Tym razem nadaję tuż sprzed hotelu, na schodkach Surugaya, dobrego sklepu z grami. Jeśli byście chcieli coś tutaj kupić, to polecam. Natomiast nie jestem pewien, czy będziecie chcieli kupować nowe gry Nintendo. Znaczy, pewnie będziecie chcieli, ale szczerze powiedziawszy, musicie się nad tym koniecznie zastanowić. W tym momencie Nintendo kontynuuje politykę spalonej ziemi i w tym momencie rozjechało Ryujinx, czyli emulator Switcha, kolejny po Yuzu, nie będzie w tym momencie pewnie aktualizowany. Znaczy, jakieś jego branże być może będą, ale to będą bardzo małe update'y, jeśli nawet. Trzeba będzie czekać na pewnie na jakiś nowy, który znowu nie wiadomo, czy się pojawi nawet, bo kto będzie chciał robić kolejny emulator Switcha, jeśli zaraz przyjdzie wielkie Nintendo i powie, że niestety nie możecie tego mieć. Jest to bardzo smutne, ponieważ Nintendo wydaje bardzo dużo pieniędzy na prawników, które mogliby spokojnie wpompować w research and development i zrobić Switcha Pro, który będzie dużo, dużo lepszą konsolą niż był Switch. A w tym momencie chyba ich po prostu dupka boli, że gry z Switcha działają lepiej wszędzie, tylko nie na Switchu. To się być może zmieni, nie wiem. Natomiast sam fakt, że pompują tyle kasy w prawników, ktoś może się dziwić, jakby dlaczego to robią. Otóż odpowiadam, że to jest chłodna kalkulacja. Czy poprawna kalkulacja? Moim zdaniem nie, ale to jest kalkulacja. Przecież wystarczy, że podejdziesz do szych Nintendo, powiesz im, że ej, słuchajcie, patrzcie, ile pieniędzy tracicie. Będzie spadać sprzedaż Switcha, bo ludzie mogą po prostu zagrać na Steam Decku, na Legion Go, czy na PC-cie, czy na Macu. Czy też nawet na mobilkach w sumie. To faktycznie na telefonach nowych Switch też dość dobrze jest chyba emulowany, już nie jestem pewien. Nie korzystam osobiście. No ale tak, jeśli wszystko umieścimy w statystykach, które to statystyki będą wolną interpretacją naszą, to nie będzie problemu przekonać duże szychy w Nintendo, że tak, to jest dobra droga, to jest to. Też zaraz będą mogli powiedzieć, patrzcie, przez tą akcję tyle pieniędzy zaoszczędziliśmy. Oczywiście nie zaoszczędzili żadnych pieniędzy, nie uratowali żadnych pieniędzy, nie ponieśli żadnych strat przez to, ale odpowiednio przygotowane statystyki mogą przekonać firmy do takich działań, co potwierdzają akcje firm typu Sweet Baby Inc. czy też inni. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups, and if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Wszystko działa w ten sam sposób tak naprawdę. Właściwie cały consulting tak działa. W sumie można powiedzieć, że prawnicy też tacy konsultanci trochę przychodzą, pokazują statystyki i mówią, patrzcie, my to robimy tutaj tak, żeby tego nie było, tej dziury. I to robią. No i czy to faktycznie działa? No moim zdaniem nie. Ja osobiście jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego, jak Ryujinx działa, więc dalej będę go pewnie używał. Natomiast no zastanówcie się dwa razy, jeśli chcecie wesprzeć Nintendo, ponieważ robią wszystko, żeby prezerwacja gier wideo nie wyglądała tak kolorowo, jakbyśmy chcieli jako gracze, żeby wyglądała. Na szczęście ludziom z Ryujinx udało się uniknąć pozwu i potencjalnie milionowych strat. Myśleliśmy, że z racji tego, że oni nie mają tak jak Yuzu, Patreona czy tam innych form jakiegoś wsparcia finansowego tego projektu, no myśleliśmy, że to się nie stanie, to jednak się stało. Doszedł do konsensusu z Nintendo, że po prostu przestanie, przerwie, zdejmie wszystko i nie będzie kontynuował projektu i dzięki temu uniknie jakiejś tam prawnej wojenki z Nintendo, którą oczywiście by przegrał, ponieważ Nintendo jest Nintendo. I w tym momencie wychodzi na to, że Ryujinx nie będzie kontynuował działania. To jest fatalny początek tego miesiąca dla prezerwacji gier wideo. Nie dziwię się Ryujinx, że pozwolili sobie na to, żeby już nie kontynuować tego projektu. No jest to zdecydowanie lepszą opcją niż pójść na wojnę z firmą, która ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby walczyć z każdym wszędzie. W tym momencie fanboye Nintendo oraz samo Nintendo może otwierać szampana, ponieważ to jest drugi emulator, który zdjęli i ten najbardziej rozwijany też, więc w tym momencie nie ma poza Ryujinx Yuzu żadnego innego dobrego
emulatora Switcha, natomiast miejmy nadzieję, że jakieś branże może to przejmą i ludzie z jakichś krajów, które nie będą dały się, nie dadzą się złamać, będą kontynuować dalej ten projekt. To jest tylko taki krótki odcineczek, ale dziękuję bardzo za to, że byliście tutaj ze mną. Trzymajcie się, cześć.